Pani poseł, jak długo wy jeszcze na tej strasznej powodzi będziecie robić to swoje politykierstwo? Jak długo będziecie kłamać, manipulować, oszukiwać? Nawet cytatu pani wiernie nie jest w stanie przeczytać, sprawdzić. Nawet nie jest pani w stanie bez manipulacji zacytować moich słów. No coś niesamowitego. Choć właściwie nikogo to nie powinno dziwić. Państwo posłowie Joanna Borowiak i Ireneusz Zyska będą zadawali pytanie w sprawach wypowiedzi pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi. Skierowane jest ono do prezesa Rady Ministrów. W jego imieniu odpowiada z upoważnienia prezesa Rady Ministrów minister, członek Rady Ministrów, obecny pan minister Marcin Kierwiński. Bardzo proszę pani poseł. Bardzo dziękuję panie marszałku. Wysoki Sejmie, zanim to pytanie postawię, to muszę się odnieść. Przed chwilą mieliśmy do czynienia z haniebną sytuacją. Powodzianie nie mają gdzie mieszkać, są pozbawieni pomocy, a posłowie Platformy 10 października robią w Sejmie ohydną ustawkę, ohydną prowokację, uderzając i próbując zakłamać pracę Komisji Badającej Przyczyny Katastrofy Smoleńskiej. Zamiast pomocy dla powodzian macie podłe ustawki. A my właśnie, jako Klub Prawa i Sprawiedliwości, ujmujemy się za powodzianami. W połowie września Polskę dotknęła ogromna fala powodziowa. Mieszkańcy zalanych terenów utracili swoje domy, utracili budynki gospodarcze, zniszczona została infrastruktura samorządowa, zniszczone zostały nieodwracalnie drogi, infrastruktura techniczna. I co się dzieje? 26 września prezes Rady Ministrów powołuje pełnomocnika rządu do spraw odbudowy po powodzi, pana Marcina Kierwińskiego, obecnego dzisiaj na sali. 5 października ów pełnomocnik twierdzi: ja nie mam wątpliwości, że przed zimą pewnie trzeba będzie zrobić te najważniejsze rzeczy, tak jak chociażby w szkołach, żeby te szkoły uruchomić. Natomiast nie ma wątpliwości, że bardzo wiele rzeczy będzie można do nich przystąpić na początku przyszłego roku, wtedy kiedy wejdziemy w ten cykl wiosenno-letni. To cytat dosłowny, ja się nie przejęzyczyłam. Dlaczego nie ma natychmiastowej pomocy rządu? Dlaczego mieszkańcy zalanych terenów skazani są na czekanie, nie otrzymują natychmiastowej pomocy? Przecież ich domy i budynki muszą być osuszone przed zimą, a zima za pasem, panie pełnomocniku. Niech się pan tak nie uśmiecha. Państwo tego nie widzą, pan Kierwiński się podśmiewa w tej chwili. Na co ci ludzie mają czekać? Dlaczego tych ludzi skazujecie na to, że mają stracić wszystko to, czego się dorobili przez całe życie, a najpierw uśpiliście ich czujność, mówiąc, że prognozy nie są zbyt alarmujące, a tama w Stroniu Śląskim wytrzyma, a to było kłamstwo. Dziękuję pani poseł za zadanie pytania. Zanim pan minister dotrze na mównicę, to wykorzystamy ten czas, witając odwiedzających nas w Sejmie sympatyków Związku Górnośląskiego z Piekar Śląskich, Chorzowa, Katowic i Pszczyny oraz pracowników Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piekarach Śląskich, którzy przybyli. Szanowni państwo, może chociaż wspólnie powitajmy gości, którzy są na galerii, którzy przybyli na zaproszenie pana posła Łukasza Ściebiorowskiego. I teraz bardzo prosimy pana ministra Marcina Kierwińskiego. Dziękuję bardzo, panie marszałku, Wysoka Izbo. Pani poseł, jak długo wy jeszcze na tej strasznej powodzi będziecie robić to swoje politykierstwo? Jak długo będziecie kłamać, manipulować, oszukiwać? Nawet cytatu pani wiernie nie jest w stanie przeczytać, sprawdzić. Nawet nie jest pani w stanie bez manipulacji zacytować moich słów. No coś niesamowitego. Choć właściwie nikogo to nie powinno dziwić. Przecież wtedy, kiedy zaczynał się ten kataklizm, zaczynała się ta powódź, wy nie byliście z powodzieniami. Nie, wy woleliście robić imprezę partyjną z waszym wodzem, który opowiadał o tym, jak źle się dzieje w Polsce. No taka jest wasza prawda o tej empatii i sympatii wobec powodzian. Pani poseł, znaczy, z czym pani chce dyskutować? Z oczywistymi rzeczami, że w pierwszej kolejności trzeba odbudować infrastrukturę krytyczną, że trzeba doprowadzić gaz, energię elektryczną, żeby ogrzać mieszkania, oczyścić kanalizację. Z tym chce pani dyskutować? Wie pani, ja
Znam was jako posłów, bo siedziałem w tej Izbie wiele, wiele lat. Nie najwyżej oceniam wasze zdolności organizacyjne i merytoryczne, ale te rzeczy są chyba oczywiste dla każdego. Że na początku infrastruktura krytyczna, że na początku to, co ma posłużyć ludziom, żeby mogli wrócić do własnych domów, że na początku muszą być odbudowane te domy, niesiona pomoc tam, gdzie ludzie nie mogą szybko wrócić do swoich domów, a będą też takie inwestycje, które rozpoczną się ze względu na cykl inwestycyjny w przyszłym roku. No przecież to jest oczywiste. Ile trzeba mieć w sobie złej woli? Ile trzeba mieć w sobie takiego politykierstwa, żeby tego nie rozumieć? Ile trzeba mieć naprawdę złej woli w sobie? Wie pani, w odróżnieniu od pani, ja po tych terenach jeżdżę teraz bardzo, bardzo dużo. I pewnie dzisiaj także byłbym tam, gdyby nie to, że przyjechałem odpowiedzieć na niezbyt... Dziękuję, bardzo mnie nie wypadało powiedzieć, ale bardzo dziękuję pani poseł, za niezbyt rozsądne pytania, które bazują na manipulacji. Pani poseł i wy posłowie PiS-u macie czelność powiedzieć, że rząd pana premiera Donalda Tuska nic nie robi. To rząd pana premiera Donalda Tuska od pierwszego niemal dnia rozpoczął wypłatę świadczeń pomocowych. Zarezerwowane są na te pieniądze. Uruchomione zostały pieniądze na odbudowę mieszkań. Czekamy tylko na oceny strat. Żeby to się działo szybciej, żeby było to bardziej efektywne, już teraz skierowaliśmy tam dodatkowych 130 pracowników GUNB-u, żeby właśnie pomagali ludziom. A wy twierdzicie, że się nic nie dzieje? Infrastruktura krytyczna jest cały czas odbudowywana. Pomagają w tym żołnierze, pomagają strażacy, pomagają lokalni. Jeżeli wy dzisiaj, bo to, że mnie będziecie atakować, to jest oczywiste, bo wy nic innego nie potraficie. Ale jeżeli opowiadacie takie bzdury, to uderzacie w ludzi, którzy tam od wielu, wielu dni pomagają ludziom. Wtedy, kiedy wy robicie politykę, oni realnie ludziom pomagają. Ale no właśnie, nie zrozumiem, widzi pani poseł, cały problem rozmowy z panią poseł polega na tym, że pani w międzyczasie przegląda telefon, a nie słucha pani odpowiedzi. Więc jeszcze zaraz raz. Pan się dowie, dlaczego przeglądam telefon. Ja nie będę z panią dyskutował. Więc jeszcze to, co powiedziałem, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, uruchomienie środków europejskich. Panie marszałku, bo pani poseł... Jakaś... Uruchomienie środków europejskich na ten cel. Rząd pana premiera Donalda Tuska mówi, że przeznaczy do 22 miliardów złotych, aby pomóc poszkodowanym. To jest naprawdę gigantyczna kwota. Przypomnijmy, to wasz rząd, to był ten rząd, który blokował środki europejskie dla Polski. I gdybyście dalej rządzili, tych środków by po prostu nie było. I wreszcie na sam koniec. Wiecie państwo, ja rozumiem, że będziecie atakować rząd pana premiera Donalda Tuska, mnie osobiście, za wszystko, że będziecie używali kłamstwa, manipulacji. To jest dla mnie oczywiste, bo inaczej nie potraficie. Ja wam tylko daję pod rozwagę jedną rzecz. Polskę przez ostatnie lata nawiedzały różne straszne wydarzenia. Nie tylko rząd PiS-u, różne straszne wydarzenia. Jednym z nich, i wtedy mieliście okazję pokazać, jak zarządzacie kryzysami, była pandemia. Pamiętacie, co zrobiliście wtedy zamiast pomagać ludziom? Zrobiliście lewe interesy na lewych maseczkach i na lewych respiratorach. Więc wy z łaski swojej nikogo nie pouczajcie o tym, jak pomagać ludziom. Jeżeli nie możecie pomóc, a rozumiem, że nie możecie, bo nie jesteście do tego zdolni, to po prostu nie przeszkadzajcie. Bardzo dziękuję panu ministrowi. Teraz pytanie zadaje pan poseł Ireneusz Zyska. Szanowny panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze. Jeśli chodzi o imprezy w trakcie powodzi, to chciałem powiedzieć, że w czasie powodzi pani minister Paulina Henik-Kloska zorganizowała imprezę integracyjną w Ministerstwie Klimatu i Środowiska z udziałem pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Tak się bawicie w czasie, kiedy ludzie toną, kiedy ludzki majątek jest niszczony przez powódź. Panie ministrze, 4 października był pan w moim okręgu wyborczym w Kłodzku, ale nie spotkał się pan z burmistrzem Kłodzka, panem Michałem Piszko. Notabene
Notabene poseł, nawet swojemu koledze pani przeszkadza. Członkiem Platformy Obywatelskiej. To jest jawne lekceważenie samorządowców. Nie rozmawia pan z ludźmi na dole, a chce pan usuwać skutki powodzi. Następujące pytania i proszę o konkretne odpowiedzi, a nie politykowanie. Panie ministrze, kiedy rozpocznie się odbudowa tamy w Stroniu Śląskim? Kiedy rozpocznie się odbudowa kanalizacji w Stroniu Śląskim, w Lądku Zdroju? Tam w tej chwili dochodzi do drugiej katastrofy, tym razem ekologicznej, ponieważ kanalizacja została całkowicie zniszczona przez powódź i wszystkie ścieki komunalne płyną w tej chwili do Białej Lądeckiej, rzeki, która jest pod podwyższoną ochroną środowiskową, bo tam są siedliska unikalnych roślin i zwierząt. Panie ministrze, kiedy przyjdziecie z pomocą ludziom, którzy stracili domy, nie mogą w nich zamieszkać przez najbliższą zimę? Chodzi o chociażby jakieś specjalne osiedla tymczasowe, które trzeba postawić w trybie natychmiastowym, nie czekać do wiosny, bo ludzie są w tragicznej sytuacji. Ja tam byłem osobiście, to jest mój okręg wyborczy, rozmawiałem z moimi przyjaciółmi, z moimi wyborcami i bez względu na sympatie polityczne, tam ucierpieli także wasi wyborcy. Oni są w katastrofalnej sytuacji, w rozpaczy. Proszę, żeby pan minister jako pełnomocnik, który dostał specjalne zadanie od premiera, a w ustawie, którą przygotowaliśmy, pan ma nadzwyczajne kompetencje. Pan jest superministrem. Pan może podejmować decyzje ad hoc i natychmiast i proszę, żeby te decyzje były podejmowane już dzisiaj, w październiku, a nie w maju przyszłego roku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. No i teraz do mównicy zmierza pan minister Kierwiński. Taka laurka ze strony opozycji, panie, że jest pan superministrem. Ja nie wiem, gdzie pan doczytał tę kwestię o superministrze. Znaczy, bardzo chciałbym, ale niestety nie ma superministrów w polskim prawie. Koordynuję pracę wielu resortów i tak, tam gdzie będzie to konieczne, będę prosił resortowych ministrów o to, żeby reagowali jak najszybciej. Tak, ma pan rację. Nie ma, jeżeli chodzi o kwestię imprez, bo to pan powiedział, wie pan, że to jest po prostu niesmaczne. To jest niesmaczne, co pan mówi, bo premier Donald Tusk, pan wicepremier Kosiniak-Kamysz, pan minister Tomasz Siemoniak od pierwszego dnia byli tam na miejscu. Od pierwszego dnia, kiedy wy robiliście, proszę pozwolić, panie pośle, ja pana słuchałem. Od pierwszego dnia, kiedy wy robiliście politykę na tej strasznej tragedii, oni tam walczyli, nadzorowali walkę o dobytek i życie ludzi. I to są po prostu fakty. Wie pan doskonale, jako poseł z tamtych terenów, wie pan o tym doskonale, że cały czas trwa sprzątanie po tej powodzi. Wie pan doskonale, że jeżeli chodzi o Wie pani, znaczy problem z panią poseł polega na tym, że pani sama ze sobą dyskutuje, nawet ze swoim kolegą partyjnym widzę. Pani nie jest w stanie z nim mu chociaż chwilę pozwolić posłuchać. Proszę się chwilę uspokoić, naprawdę. Wie pan doskonale, że jeżeli chodzi o kwestię kanalizacji, te prace już trwają. I wie pan o tym doskonale. Tak, natomiast właśnie w tej wypowiedzi, za którą mnie państwo atakujecie, w tej części, którą pani poseł Borowiak przemilczała, mówiłem, że z kwestią strategiczną, żeby ludzie dotknięci powodzią wrócili do swoich domów, jest właśnie infrastruktura wodno-kanalizacyjna. No zdecydujcie się, za co mnie atakujecie. Za to, że mówię, że to jest strategiczny interes i krytyczna sytuacja, czy za to, że nic w tym zakresie nie chcemy robić? No naprawdę, panie pośle, trochę logiki w tym proszę zachować. Jeżeli chodzi o kwestie osób, które nie wrócą do swoich mieszkań, bo jak pan zapewne wie i cieszę się, że pan rozsądniej niż pana koledzy wypowiadający się w mediach do tego podchodzi, bo będą też takie osoby, bo jest taka skala uszkodzeń ich domów. Wie pan doskonale, że wojewodowie na bieżąco proponują, spotykają się z tymi osobami i proponują ewentualne rozwiązania, gdzie ci ludzie mogą spędzić zimę. Jeżeli są takie sytuacje, bo są takie osoby, które nie chcą porzucać tego, co zostało po ich dobytku, bo to jest ich życie, ja to doskonale rozumiem, też proponowane są różnego rozwiązania tymczasowe, które instalowane przy ich domach. Wie pan, jeżeli jest pan stamtąd, wie pan o tym doskonale. Wszystkie te rzeczy się dzieją. I mnie, naprawdę, szanowni państwo, na koniec, można atakować rząd za wszystko.
ale w tej sprawie akurat, w tej sprawie raczej oczekiwałbym od państwa chęci współpracy, a nie takiego ślepego atakowania za wszystko, co się dzieje i wycinania zdań z kontekstu. Cieszę się, że pan poseł powiedział o kilku konkretach i myślę, że jeżeli chodzi o infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, wie pan dokładnie, co się teraz dzieje na miejscu. I jeszcze jedna kwestia, bo pan mi zarzuca, że nie jestem w kontakcie z lokalnym samorządem. Panie pośle, spotykam się i z samorządowcami, spotykam się i z wojewodami, i ze strażakami, i ze służbami tam pracującymi, i z pełnomocnikami MSWiA, którzy działają, wie pan, na terenie których gmin. Jeżeli nawet z jednym samorządowcem nie spotkałem się podczas mojej wizyty, mówi pan konkretnie o wizycie w Kłodzku, to tylko dlatego, że byłem na obiektach, które ta powódź zniszczyła. I wie pan doskonale, na jakich obiektach, bo oglądałem zniszczenia, jeżeli chodzi o ośrodek sportu, oglądałem zniszczone kamienice, rozmawiałem z tymi ludźmi. Nie tak jak pan mówi, że postawił pan taką tezę, że jak pan chce odbudować, jak pan z tymi ludźmi nie rozmawia. Ja byłem i rozmawiałem z tymi ludźmi, właśnie w Kłodzku. Byłem i rozmawiałem z ludźmi, którzy i mówią, że chcą zostać w tych miejscach, które w swoich domach, bo to naturalne, i z ludźmi, którzy mówią, że przeżywają to już któryś kolejny raz i będą oczekiwali pomocy państwa, żeby tą sytuację zmienić. To wszystko robiłem. Więc naprawdę, jeżeli pan mi coś zarzuca, proszę dokładnie sprawdzić agendę mojej wizyty. Wie pan, myślę, że przez ostatnie dni odwiedzenie 18 miejscowości, spotkania się z mieszkańcami tych miejscowości raczej nie upoważnia pana do stwierdzenia, że z tymi ludźmi nie chce się spotykać. Dziękuję.